Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacją Gothica 2 pod tytułem Odyseja w imieniu Króla. Udało nam się w poprzednim odcinku dotrzeć do starej świątyni Innosa, w której znajdują się magowie. Jest tutaj trzech magów, z którymi oczywiście już rozmawialiśmy, oraz jeden paladyn, który dołączył do nich po jakimś tam czasie i oni stwierdzili, że tego paladyna tutaj przyjmą i będzie ich, powiedzmy, tam też niby chronił. Także takie widoczki oni tutaj mają na ten zachodni warant. I teraz w tym odcinku, o, dobrze, że zauważyłem, bo spada mi życie przecież, że nie mamy odporności na gorąco z pancerza. I teraz w tym odcinku chciałbym odnaleźć drugi posążek Innosa, który będzie nam służył do otwarcia biblioteki, która jest właśnie w tej świątyni. Jeden posążek mamy. Udało nam się go odebrać z rąk goblinów. Drugi będzie gdzieś tam niedaleko pewnej wieży, tylko z tej perspektywy jej nie widać. I będą ją mieli, to znaczy ten posążek mieli rozbójnicy, którzy tutaj są właśnie na tym zachodnim warancie, który nie jest aż jakiś tak mega duży. Więc trzeba będzie to zrobić. Zobaczymy, co to będzie z tą biblioteką. Cóż my tam znajdziemy ciekawego. Także teraz można sobie zerknąć na mapę, chociaż prawdopodobnie to jest tam, ale zerknę sobie na mapę. Zachodni warant, prawy dolny róg. Chyba to było tam, tak więc tam się będziemy kierować. Wejdźmy po prostu sobie tutaj ścieżką. Ona była tutaj ogólnie, ta ścieżka, pilnowana do tego miejsca przez golemy, także one tu celowo zostały postawione. Tak, to jest ta wieża. One tu celowo zostały właśnie postawione, żeby właśnie ci rozbójnicy też się ich bali, także tak to właśnie wyglądało z nimi. No jest tutaj bardzo dużo w sumie pełzaczy, więc można by było w sumie sobie też powoli jakoś sobie je wybić, żeby tą ścieżkę też mieć tutaj bezpieczną. No i tak będziemy to oczywiście robić, nie? I tak będziemy tutaj wybijali tych przeciwników, no bo wszystko to XP jest. Zresztą tutaj bym, kurde, skorzystał z jakiegoś czaru fajnego, ale takich grup jest po prostu dużo. Dużo jest takich grup, także nie wiem, czy jest sens za bardzo. Może po prostu zrobimy sobie to i tak toporkiem, bo idzie to nam szybko, chociaż myślę, że moglibyśmy zrobić jedną rzecz. No, bo ja tutaj noszę amulet na zdrowie i manę. Jeżeli byśmy założyli amulet na siłę 30, może będzie tak, że akurat będzie to jeden hit tylko w tego pełzacza. Także zaraz sobie zobaczymy. Tak, w ogóle nie mogę jakoś wyjąć broni, ale tak. Tak jest. W ogóle nie wiem, dlaczego wcześniej tego nie ogarnąłem, ale no zobaczcie, teraz będzie o wiele lepiej. Tylko oczywiście, jeżeli ten kryt wejdzie, co nie? Ale będzie na pewno to sprawniej wyglądało. Na kryta mamy tam dość dużo procent, także nie ma co się tak zbytnio obawiać. No i od razu lepiej. No i dobra, myślę, że możemy sobie do tej wieży skoczyć. Tak od razu. Są golemy. Jest magmowy, który lubi szybko uderzyć. No właśnie. Okej, udało się. Są zwykłe piaskowe chyba tylko jeszcze, które sobie leżą, a my w tym momencie właśnie zdążymy je po prostu zniszczyć. Mamy mocne hity. W sumie tutaj nawet na golema też jeszcze. Kurde, teraz nie wszedł ten krytyk pierwszy, ale też niewiele brakuje. Ale dobra, już tu nie będę tego zmieniał na siłę, tam pierścionka, może nawet nosimy ich, znaczy je, ale dużo ich nie ma, także spoko. I dobra, jak tutaj wejść w sobie w takim razie? Chyba tam. Tam jest jakieś przejście. I możliwe, że tym mostem do tego przejścia dotrzemy. No raczej by na to wychodziło, czyli musielibyśmy wrócić się i pójść, pobiec bardziej tutaj.
i skierować się w lewą stronę, żeby odnaleźć te wejście elegancko. Ja już je widzę. A, i to ognisko mnie jeszcze zaciekawiło. Czy będzie tu ktoś żywy? O kurde. Rabusie. I to dużo ich jest. Wiecie, co zrobimy? Na razie z nimi nie będziemy walczyć. Zrobimy sobie taką akcję. Bo my mamy ciężki pancerz pustynnych rozbójników. Oni nas je zaatakują. Albo jednak zaatakują. Nie wiem dlaczego to nie zadziałało. Chciałem po prostu zobaczyć, jaką ma nazwę ten szef o ich. Bo ciężko będzie kuszą kierować pewnie, chociaż może? A w ogóle mają szefa? Dobra, mniejsza. Ale dziwne, że to nie zadziałało. Bo ostatnio spróbowałem tego sposobu przy właśnie rabusiach na warancie. I po prostu to zadziałało. No to jest zwykła zbroja pustynnych rozbójników, czyli ich. I dlaczego to teraz tutaj nie zadziałało? To było dziwne. Ale... no dobra, w sumie mniejsza. Możemy spróbować tak naprawdę jeszcze z tamtymi przy wieży, co nie? Tam w ogóle nad nami też coś jest, ale... teraz to nas jak na razie nie interesuje. Z tamtymi też przy wieży spróbujemy z tą zbrojką, czy będzie po prostu... tak, że nie zaatakują nas. Zaraz się okaże. Te setki już tak, no wiadomo, dużo, znaczy dużo nie leczą, no setka leczy setkę, ale na tym pasku, gdzie my mamy 1200 życia, no to też trzeba troszkę tych mikstur jednak poklikać sobie. Dobra, silne lamparty prawdopodobnie, dokładnie, silne, tak. Właśnie na tym zachodnim warancie, no spotykamy otwory takie silniejsze, niektóre, ale spotykamy. No i dobra, jesteśmy już tutaj wyżej, okej. Okay. I założymy sobie ten pancerz. Może po prostu nie wszyscy są jakby... tacy sami? Nie wiem, jak to nazwać. Jakoś tak, no może nie wszyscy ci rozbójnicy są tacy sami jakby, nie? Że są jakieś inne różne grupy, na które może nie działałyby te zbroje. No właśnie, tutaj na przykład nie działa już, nie? Także... na tym warancie... zwykłym, w sensie tam Ashdod, Tadmur i tak dalej, działało. Ten pancerz działał, a tutaj no nie bardzo. Dobra, jak to zrobić? No jest ciasno dość. Może no po prostu podbiegnijmy. I zróbmy tak, żeby właśnie... tylko kurde, tamten mnie z łuku też strzela. Może nie trafi mnie? No już mnie trafił. Takie odległości. Dobra, chyba przestał strzelać do nas. Postać mi sama podskoczyła. Nie wiem dlaczego. Dostałem. Ja pierdzielę, no już po prostu chciałem unik zrobić. Tamten zaczął strzelać. Chociaż nie, no skurczę to nie będzie miało sensu, bo oni będą strzelać też do mnie. Ja nie mam szans z nimi, z dwoma z łukiem. Musimy doprowadzić do tego, żeby oni tutaj... wyciągnęli miecze. Daliśmy nowy wpis. Poszukiwanie Sardasa w warancie. Okej, okay, tutaj będzie lepiej. Tu sobie zróbmy zapis. Może jeszcze zdążymy się leczyć czarem. Troszeczkę do tyłu. Dobra. Dobra, tamten strzela, kurde, już do mnie z łuku. Niedobrze. A, plecy jeszcze, no, no. Już w ogóle słabo. Zaraz dostanę z tamtych jeszcze. A co jeżeli byśmy... gromu tu użyli? Może trochę ich poobijamy, nie? No, no, po 325. Dobra, tego też ukuło. Okej. Okay. Weźmy czary. O, dwóch jeszcze podbiegło, fajnie. Plecy już mamy. Może jakoś się uda? Zawsze to chyba będzie hit mniej jeden. Ale jest ich tu dużo. Może lepiej by było, jeżeli byśmy sobie użyli deszczu ognia przed tym. Dobra, zaraz zobaczymy. Jest ich tu naprawdę dużo.
będzie takie łatwe. Oj, tu już grubo. Dobra, tego tylko. Okej. Szybko pełnię. No, było blisko. Tamty już strzelał do mnie. Nie wiem, czy mnie nie trafił za chwilkę, ale... Udało się. Dobra. Jakoś to poszło. Nie jest... Jeszcze aż tak fajnie, no bo ich tutaj jeszcze w koło mamy. Ale dobra, jakoś to tam... Powoli idzie. Wschodni łuk bojowy. Poza tym to w sumie jakieś żarcie tylko. Szkoda, że nawet mikstur chyba nie dostaniemy nawet od nich. Dobra, tam to jest jeden w namiocie. Tutaj właśnie niestety z tej wieży do nas strzelają. To jest trochę słabe, ale w sumie my jak podbiegniemy do tego bliżej tutaj, to nie powinni wyjść w ogóle zasięgu takiego. Dobra. Ten wyciągnie miecz. Dobra. I chciałbym zobaczyć, jest ich tu dużo w środku. Czy deszcz ognia wszystkich tu złapie? Czy ich zabija? Trzeba zobaczyć, my mamy 8. Nieładnie tak. Pleców. Mamy 8 tego. Zajebiście, to z takiego okna mnie trafia, no ciekawe. Jak się uda, to będzie spoko, nie? Tutaj jest chyba jeden blisko już. Musimy manę napełnić. Deszcz ognia. Zróbmy sobie jeszcze jeden zapis. Nie wiem, czy nie jestem zbyt blisko, znaczy zbyt daleko. Teraz może zobaczmy. O kurde, to nawet nikogo nie zabiło. Chociaż ogień trochę jeszcze ich je. Nie wszystkich. Dobra, no mocno ich poobijaliśmy. Niby moglibyśmy gromem sobie tutaj jeszcze. Ich dobić. O, to nawet ich nie dobiło. Ile oni mieli HP? Dużo? No nic, no teraz są na pewno, myślę, że na hita. Tak, po 100 HP im zostało, dobra. Tak, no trochę pechowo. Bez... Najgorsi są ci łucznicy. Znowu jakieś dwie muzy chyba grają w tle. Na raz. Śmiesznie. Cofnę troszkę. O. Tak chcę, żeby dokładnie miecze powyciągali. Należy. Dobra. Nie wiedziałem, że aż tak ich tu dużo będzie. Chyba ogólnie sprawdzę sobie czasami, czy czegoś tam innego do ekwipunku nie dostaliśmy, bo ogólnie może nie zauważymy, że kogoś tam ważniejszego zabijemy, a może coś tam, wiecie, mieć przy sobie, nie? To chyba z góry do nas ciągle próbują jakieś miecze wyciągać. To jest jakiś przełącznik. Trzeba pamiętać o tym, że żelazny pierścień bardziej. Ale najpierw sobie tutaj może to wyczyśćmy. O, jeden chyba skoczył. Z balkonu, można rzec. Muzyka się nawet uspokoiła. Ej, w sumie tak, kurde, jesteśmy przy tym kotle. Nigdy tak nie zapamiętuję za bardzo. Moglibyśmy sobie coś tu ogarnąć. Ale kurde, teraz klikać tego. Trochę, z gruszek, z jabłek. Nie mamy nic. Żebyśmy mogli coś z bananów zrobić? Gdzie są przepisy w ogóle? Tutaj. Nie wiem, co tam się z bananów może zrobić, można zrobić, ale no nie wiem, jakiś... Coś na zimno po prostu, więc może nie w kotle, ale... Tych bananów mamy dużo, kurde. Tak samo jak i na te pomidory. Na pomidory też nic za bardzo tu nie mamy. Cebulowa, skrzynki, to wszystko kurde mieliśmy. Dobra, bo to co dużo czasu zajdzie przy tym kotlem. Musiałbym przepis jakiś znaleźć, bo wiecie, tak to sobie porobiłem coś tam z pomidorów, z bananów. Też jeszcze może.
Chociaż co można zrobić z banana, nie? Ale wiecie, po prostu może jednak będzie jakaś taka opcja, żeby coś tam... Żeby nie jeść pojedynczo tych bananów. I... Wtedy nam siły trochę przybędzie. No ale to i tak spoko, bo tej siły mamy dużo, ale tak wiecie. Jak już mamy, nazbieraliśmy się tego, to tam... Dobrze by było to wykorzystać, nie? Te banany, pomidory... I ogólnie to, co tam nam daje tej siły. Dobra, na dole jeszcze ktoś tam został, posąg Beliara tu jest. No i ogólnie to też powinniśmy szukać wskazówek, czy aby faktycznie na pewno tutaj była to wieża Xardasa, nie? To dziwne, kiedy patrzę na nią, przypomina mi się Xardas, trzeba by ją przeszukać, może odkryć jakieś sekrety. No właśnie, więc trzeba dobrze ją... Dobrze ją przeszukać. Bo na razie w sumie... To nic takiego ciekawszego nam nie rzuca się w oczy. By mogło mieć jakiekolwiek powiązanie z Xardasem, nie? Wiecie, tu powinien mieć jakieś... Chociaż księgi to by zabierał ze sobą może, nie? Bo miałem powiedzieć księgi. Ale no może jakieś... Nie wiem, stoły alchemiczne, biblioteczki... Nie wiem, no coś takiego, co... Mogłoby z nim być powiązane. Pierścień, co on nam otworzy? Przejście prawdopodobnie. Dokładnie. Tutaj właśnie widziałem kufer. Tylko, że nie mamy klucza. I trzeba pamiętać, że jeden z tych rozbójników powinien mieć też właśnie posążek, ten Inosa drugi, więc szukamy, albo w tym kufrze jest po prostu posążek. Ale no to najpierw trzeba mieć klucz. Także no. Trzeba przeszukać jeszcze ciało tamtego... Ej, tu klucz chyba leży. Do kufra w czarnej wieży, okej. Okay. Ciało tamtego, który spadł na zewnątrz chyba. Żeby nam nic tam przypadkiem nie umknęło, bo się akurat by okazało, że ten gościu ma coś tam ważnego, to by było śmieszne, jakby on nam zniknął. Dobra, tutaj nic już nie mamy. Wyjdźmy na zewnątrz na sekundę. Może bardziej tutaj. No i co, te ciało gdzieś jest tutaj? Okej, okay, jest. No zobaczcie. I akurat spadł ten, który miał notatkę przywódca po prostu akurat tutaj spadł. Kurde. Mam nadzieję, że wymóg zabicia z naszych rąk nie jest wymagany. Wymóg. No chodzi o to po prostu, czy nie musimy go zabijać z naszych rąk. I że się nic nie stało, jak on się sam zabił. Bo akurat, kurde, on nam spadł. Bo wiecie, czasami jest tak, że wpis dostajemy po zabiciu kogoś. Po nim nie dostaliśmy nic. Więc to ciekawe. Dobrze, że zdobyłem mapę tej okolicy gdzieś na północnym zachodzie. Prawdopodobnie znajduje się jaskinia goblin ze skarbem. O którym dowiedziałem się w Ugarze. No to już ogarnęliśmy w poprzednim odcinku. Zachodni Waran, no to wiemy. No dobra, zobaczymy. Wpis i tak powinniśmy, myślę, że dostać. I to jest w ogóle jakaś jaskinia, jeszcze przejście bardziej. Dostać po tym, jak wybijemy wszystkich tutaj stąd, chociaż... Może nie wpis, ale... Po prostu powinna być już opcja powiedzenia mu... Temu paladynowi z tego... Z tej świątyni starej Inosa. Że ci rozbójnicy już nie będą sprawiali tam kłopotów żadnych, nie? No dobra, grobowiec w Ashdodzie. Czyli fabularnie to musieliśmy chyba przyjść, nawet jeśli... Chyba tak. Albo to jakaś po prostu wskazówka. Grobowiec Balhantrzara. Wreszcie zdołałem wniknąć w sekrety czarnych magów w Ashdodzie. W stronie doliny znajduje się grobowiec potężnego sługi Beliara, który niegdyś sprawował władzę w Warancie. Drzwi są zamknięte, pomimo posiadania sporej wiedzy w magii, nie zdołałem ich otworzyć. Zapewne asasyni nie bez przyczyny dołożyli tyle wysiłku, aby ukryć grobowiec. W dawnych czasach Balhantrzar był mistrzem nekromancji i przywoływał potworne armie z podziemnego świata. Jeśli asasyni zdołają go ożywić, to będzie prawdziwa katastrofa. Nora, tylko teraz pytanie. Gdzie jest posążek? On tu powinien niby być, ale... No niby tak niekoniecznie. Może chodzi o rozbójników innych, na przykład może tamtych, których spotkaliśmy tam na pustyni. Dalej, co nie?
na początku odcinka. Tutaj już nic nie mieliśmy. No nic, zrobimy to w taki sposób sobie, że pójdziemy do nich, wybijemy ich i zobaczymy, czy przy sobie nie będą mieli właśnie posążka. Jak nie będą mieli, no to powinniśmy może jeszcze innych jakichś szukać. Może po prostu wyszło tu tak, że oni tutaj stąd, no nie mają go po prostu, tego posążka, co nie? Ej, nie wiem, czy... Może nam się uda tu wskoczyć. Nie wiem, czy powinienem tu zeskakiwać. Bo tam jest to przejście jeszcze. I ten namiot, nie wiem, czy sprawdziłem. Dobra, wiecie co? I tak biegniemy w tamtą stronę. Do tamtych rozbójników. Więc wyczyścimy sobie tamte miejsce. I wrócimy w sumie i zobaczymy, jak to będzie. Bo teleportu... Chyba nie zabrałem. Tak, jest tylko zamek Robara, no tak... Raz mówią świątynia Inosa, raz zamek Robara, no ale wiadomo, o co chodzi. Tak więc dobra, no z tymi tutaj... Dość otwarty teren, bardzo otwarty teren. Najgorzej będzie z tymi łucznikami. Przed niczym się tutaj za bardzo tak nie ukryję. Co jeżeli bym jakiegoś ziomka przyzwał? Demona? Mam demona, powinienem mieć, no właśnie, mam. Setka jest potrzebna. Nie wiem, czy on będzie mocny. W ogóle mogę dwa? Mogę. I oni się chodzi... Aha! A Hita był? Dobra, on może trochę coś tam... Aha, dobra, nie ma sensu najmniejszego. No i to jest właśnie to, że takie hity konkretne dostajemy od tych uczników, niestety. Więc... Niedobrze. Przemiary w ogóle nie mają sensu widocznie. Znaczy, przywołania. O kurde, ale dostałem. No nie, to nie. Chociaż na chwilę jakbym zajął ich czymś, czyli na przykład tym demonem i użyć szybko lodowej fali, tylko ja nie zdążę, jak on szybko tak ginie. No ale dobra, jeszcze spróbujmy. Przywołanie demona, 9. I... albo może armia ciemności, będzie ich po prostu, wiecie, więcej, nie? O, może tak zróbmy. Armia ciemności, 9. Starczy nam many? 150, 150. Niedobrze. Nie wyciągnę many do... 300, chyba. Teraz. Ale możemy zrobić przecież sobie tak, że od razu ich tam nie puszczać. Teraz sobie naładujemy to. Tylko, że oni na nas sami chyba pierwsi wyskoczą. Aha, to nie zamroziło wszystkich. Już miałem powiedzieć po prostu i miałem zapisywać, że się kurde udało. Za daleko. Nie, no ciężko jest na takim otwartym terenie. Kurde, no. Jest problem delikatny. No niby można, wiecie, z tego deszczu jeszcze skorzystać. Coś tam. Mam nadzieję, że wszystkich chociaż to obiło. Ale my... Ej! To było w ogóle jakoś tak dziwnie zrobione. Mnie cofało. I dzięki temu oni mnie jakby trafili z tego łuku. No to nie wiem, co to miało znaczyć w ogóle. Ale no, nieładnie to wyglądało. No bo duża burza ognista. Wiecie, to chyba jak doleci, to może tam kogoś obok też jeszcze trafić. A z tym łatwiej zdążę uciec.
Szkoda, że nie całe HP, bo dużo, dużo tam nie brakło. Jednego to tylko biło? Aha. I gdzie jest niby ten obity? Się zapewne uleczył. Kończą mi się pomysły. Prócz czarów jest ciężko. No nie ma się po prostu za czym tutaj ukryć. Albo lecimy w dwa deszcze ognia. Tylko że jak oni się teraz znowu uleczą, to jest cyrk, nie? Aha, to nie... Nie. Nawet jeżeli bym się udało puścić ten drugi deszcz ognia, no to i tak lipa. Ponad 1000 HP. Dużo, za dużo. Przemiany nie, przywołania też nie. To nie ma sensu, przywołania nie mają sensu w ogóle. Lodowa fala by się prawie udała. Niestety nie wszystkich tam trafiłem. Nie wiem dlaczego w ogóle przedtem jak trafiłem tą dużą burzą ognistą, to płop miał... Później chyba całe HP. Nie widziałem w ogóle kogoś tam obitego. Można niby jeszcze raz spróbować, kurde. Armia ciemności. Oni się na mnie skupili. Nie, to się nie uda. Dobra. Wracamy na chwilkę. Może coś wymyślę. Wrócimy sobie jeszcze w tamte miejsce. Może coś wymyślę. No jedynie no to przychodzi mi do głowy, żeby użyć jakiegoś czaru konkretnego. Niestety my robimy ich na 3 deszcze ognia. Na 2 to może by się jeszcze udało. Lodowa fala nie za bardzo chce złapać nam wszystkich przeciwników. Przywołania nie mają sensu. Nie ma się za czym za bardzo ukryć. Z kuszy nie będę strzelał, bo to też nie ma sensu. Ten namiot jeszcze miałem sprawdzić. Dobra, tu w sumie nic nie ma. W tym też? No też. I po prostu... Za bardzo nie wiem. Wielki gryf. Dobra, możemy sobie tutaj pobiec kawałek. Zobaczymy, czy coś tu ciekawego w ogóle znajdziemy, czy nie. Przejście jakieś tam niby jest, ale to może po prostu jakieś takie koło się zrobi. Które do... prawie startu nas może doprowadzić. Tak jak się przeteleportowaliśmy, co nie? Chociaż w sumie... Niekoniecznie, jest widać jakąś jaskinię, a to na dole nas... chyba nie było. No nic, z tamtymi jakoś tam... Miejmy nadzieję, że sobie to ogarniemy. Znaczy, no na pewno ogarniemy, ale... Trzeba wykombinować... Co dokładnie zrobić. Księżycowy cieniowiec nam wpadł, razy 4 chyba. Także dobrze, dobrze. Mamy już 11. Kiedyś też jakiś quest z nimi był, ale potrzebujemy 12. Dobra, tu się dzicz dzieje. O kurde. Chciałem uniknąć... zabrania expa. Aha! Dobra, to nie jest ten save. Zaczekajcie. Aha, ja nie robiłem. Jeszcze bym sobie przypadkiem nadpisał. Nie robiłem innego save'a, dobra, inaczej. Wracamy. Zamek Grobara. No tak. Rój asasyna. Koczownika może być. Zamek Robara. Rośliny to nie na razie. Rozbójnicy. Idziemy zobaczyć.
Czy quest nam już... No powinien być przecież zaliczony, nie? Do tego paladyna musimy skoczyć. Tylko jak do niego się wchodziło teraz? Bo tu wyżej się szło. Ich habe euer Banditenproblem gelöst. Tatsächlich? Mann, du bist zu gebrauchen. Und wie versprochen, sollst du deine 500 Goldstücke haben. Hier. Und manchmal... No dobra. Ogólnie to quest zaliczony. To dobrze. Ale nadal nie wiem z tym posążkiem. No muszą mieć... Którzy... Rozbójnicy, którzy no gdzieś tutaj za mnie daleko, kurde, jeszcze raz sobie zerknę. Tak, no jest też to właśnie napisane, że gdzieś na pustyni, więc no nie jest to też tak określone, że w tamtej wieży, chociaż wątpię, żeby to było z tamtej wieży, chociaż no w sumie żadnego posążka tam nie znaleźliśmy, ale wiecie, że zawsze coś tam mogło umknąć. Ale, no dobra, nie liczmy jakby tej wieży, no to tu jakby na tej pustyni. No i myślę, że to oni powinni być. Nic nie wymyśliłem więcej. Niestety. Więc... Spróbujmy to zrobić na 3 razy może. Z deszczem ognia. Chociaż może 2 razy deszcz ognia i 1 grom. Tylko. My tutaj musimy trochę sobie wyciągnąć życia więcej. Dobra, z amuletu nam wpadło 90. Może to nam pomoże. Troszkę jeden hit więcej. Ale. Pierścień dobra. No 90, ale szybkości nie będę zmieniał. Mam nadzieję, że to trafi wszystkich. Dobra, udało się chyba. Zapis taki sobie zróbmy na zostaw łapkę w górę. Podbiegniemy jeszcze raz. Próbujemy tym deszczem. I skończymy to gromem. To jest chyba najbardziej sensowniejsze rozwiązanie. Aha! To fajnie, że jak ja się oddalę na jakiś tam kawałek, to oni mają całe życie dla tego po prostu. Okej, okay, czyli jest niedobrze. Nawet nie jestem w stanie odciągnąć chyba jednego. Bo każdy raczej powinien się rzucić, nie? Czego ten bełt nie chce trafić? Okej. Okay. Chociaż... Próbujmy tak. No dobra, on ma większe hity, większą celność, a nie wygram z nim po prostu. A on nie chce za mną biec. Patrzcie. No tak. No nie, no oni się po prostu leczą. Zajebiście. No dobra, nie ma sensu też. Tu nic nie ma sensu. Ja nie wiem, nie zrobię tego na razie. No nie zrobię tego na razie. Nie ma opcji. Że z tej perspektywy będzie łatwiej? Kurde, nie chcę się tak... poddać. Najgorsze jest to leczenie, wiecie, ja bym tak to ich na 3 razy mógł poobijać. Ale ta fala by była dobrym sposobem. Tylko, kurde, wszystkich trafić. Dobra, spróbujmy, nie wiem. A zamroziło w ogóle wszystkich? Zobaczyć? Nie.
Dwóch zostało, ale zobaczcie, że ta bryła, znaczy no ta lodowa fala po prostu trwa długo. Więc ja bym na spokojnie mógł sobie ich wybić, tak myślę. Niestety. Dobra, to trzeba zanim oni wstaną tego użyć. Dobra, na razie to skończymy. Coś ogarnę z tym, bo już po prostu nie idzie mi to. Tymi rabusiami. Przyznam, jest ciężko tutaj z nimi. Otwarty teren, sami łucznicy. Niby mógłbym, nie wiem, może bryłą lodu, ale za dużo po prostu tego zajdzie. Nie mam aż tak dużo chyba tej bryły. I no, musiałbym każdego od razu tak szybko po kolei. No, mamy 6. Nie wiem, coś tu może wykpinie. Zobaczymy jak to będzie. Ale na razie skończymy trzymać kolejnego. Cześć.